Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Jak i Daxter Zaginiona Granica. I poprzednim razem byliśmy sobie właśnie tutaj, zwiedzaliśmy tak zwane laboratorium, bądź też i po prostu drugą wyspę, gdzie natknęliśmy się na wspomnienia Jacka z Jacka dwójki, gdzie to Jack był więziony i był karmiony mrocznym Echo. No i teraz doszliśmy do laboratorium, w którym jest Kira i będziemy musieli rozprawić się z potworami, które tutaj na nas czekają. Ogólnie ta sesja nagrywana jest 9 maja, jest dosyć spora przepaść między sesją trzecią a sesją tą, a to dlatego, że po prostu przygotowałem się do matury z matematyki i no nie miałem za bardzo czasu, żeby przysiąść na spokojnie i to nagrać, bo byłem bardzo na tym skupiony, a teraz kontynuujemy dalej sobie z gierką. I lecimy rozpierdzielić towarzystwo tych zasranych pająków, które tutaj przylazły. Widzę, że lecimy kurde na grubo. Muzyka też tutaj, która nam towarzyszy, jest całkiem wpyte. Wait a second. Okej, możemy kontynuować. Mam dobry pomysł. O, widzicie? Dwa padły już, pająki. Haha, dobrze! Jedziemy, kurde, nie ma to tamto, kurde, bestio jedna. Zaraz też padniesz. Dobra, szukamy skrzynki. Może będzie jakaś ammo, znaczy może nie, co ja gadam. Nie ammo, tylko, o właśnie, apteczki. Widzicie, kurde, dawno nie nagrywa człowiek i już zaczyna się mylić. Już zaczyna, kurde, mylić podstawowe pojęcia, podstawowe słowa. No kurde, zaczyna mi brakować aż słów, kurcze, na skomentowanie tego, co tutaj się odpierdziela. I my musimy, kurde, tą Kirę chronić, a ona sobie w tym momencie może grzebać, a ja muszę tu się naparzać z tymi wszystkimi przygłupami i ryzykować swoje życie. Nawet mi, kurde, za to nie płacą i to jest przesrane, kurde. Jeden mutant mnie goni! Ja pierdzielę! On jest blisko! No nie, kurde! Ja pierdzielę, a mogłem go tak ładnie pocisnąć! Dlaczego? Dobra, moi drodzy, lecimy jakoś teraz z koksem. Na razie trzymam dosyć ładny poziom zdrowia. Zobaczymy na jak długo. Będę tutaj z każdą dosłownie bronią możliwą. I kto został? A, został ten jeden frajer, dobra. Yes! Chyba się udało. A teraz potrzeba? Trochę energii. Widziałem już gdzieś takie panele. Bingo! Udało ci się! Nie, nam się udało. Zabierzmy stąd to Echo. Super! Maszyna z cukierkami! No dalej, wyrzucaj! Daj mi cukierka! Hej! Dajcie! Co jest? Hej! Zostaw moje futro! A, dobra, koniec! Kto chce się bić? Hmm?
Daxter, ja nie chcę ci nic mówić, ale to nie była z pewnością maszyna do cukierków. No. Tak więc, jak widzicie, zaczynamy teraz sekcję Daxtera. Po raz kolejny. No, w zasadzie tak, no po raz kolejny, ale jeżeli to jest no, taka następna sekcja w zasadzie w grze. I tutaj nie możemy skoczyć, a szkoda, bo myślałem, że to są jakieś schody, które na dół prowadzą do jakiegoś, nie wiem, orba lub jakiejś innej znajdźki. Ale okazuje się, że musimy iść teraz na wprost, tak więc zobaczmy, co tutaj będzie się teraz działo. Nie będę tego ukrywał, że jestem ciekaw tego poziomu, bo jest to taka troszeczkę odskocznia od tego, jak ostatnio musieliśmy latać z punktu A do punktu B, tak więc no miła odskocznia to jest, że są takie poziomy mrocznego Daxtera. A teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. A to co? Komputer? Zobaczmy, jak będzie działał po małym kopniaku. To niezły mały kopniak. Ej, ja ledwo co rozumiem, co ty tam gadasz. A ta, prosimy. Tak, 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 prosimy o zostanie na miejscu, tak, 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 no, no, no. Se uważaj, kurde, robociku jeden. Se możesz sobie jedynie, kurde, gadać. Nic więcej. To jest jedyne, co ty możesz zrobić w tym momencie, co jedynie pogadać właśnie. System laserowej dezynfekcji rdzenia włączony. No i elegancko, to my sobie lecimy dalej w takim razie z koksem. I zobaczmy, co tutaj dalej w trawie piszczy. Ten laser spali nawet stwory mrocznego Echo. Czy to laboratorium stworzone, by nad nimi panować? No tak, tak jak tutaj w sumie mroczny Daxter powiedział, to te lasery są w stanie spalić potworów mrocznego Echo, no nie? To jest tak potężny laser. I dobra, co tutaj musimy zrobić? Jak to teraz ten? Na pewno będziemy musieli za pomocą tych pokryw jakoś działać, ale jak tutaj ustawić, żeby oni oberwali? Tu musimy to na pewno ustawić. Okej. Okej, dobra. Przesuń się, przesuń się. Hej, potrzebuję większego śniadania, jeśli mam pokazać tym mutantom, na co mnie stać. No potrzebujesz większego śniadania i to jest bardziej niż pewne, ale... Kurde, nie mogłem przejść dalej. Tutaj miałem taką naprawdę... No jak sami mogliście zobaczyć, miałem przez chwilę tutaj delikatny problem. Ale no mam nadzieję, że już kurde nie będę miał tutaj takich problemów, bo tutaj trzeba naprawdę się skupić i trzeba to idealnie wręcz ustawić tak, żeby przejść dalej, no bo innymi słowy nie mógłbym przejść dalej, gdyby nie fakt, że musiałem cofnąć się do poprzedniego generatora, uderzyć w niego za pomocą kółka, w sensie przycisku kółko i dzięki czemu mogłem sobie przejść dalej i ten ogień wcale mnie nie trafił w tym momencie, a ja mam tylko jedno HP, więc muszę naprawdę uważać, więc mam nadzieję, że będzie tutaj jakaś apteczka czy coś, bo troszeczkę się boję, nie będę tego ukrywał. Zobaczmy, jak te sieci poradzą sobie z małą dawką ognia!
Nie wiem, nie chcę wiedzieć nawet jak sobie poradzą, ale mam nadzieję, że przeżyję to w jakiś sposób. O, 6 punktów zdrowia, elegancko. 11 punktów zdrowia, o, widzicie, już sobie HP nadrabiamy. Nic mnie nie powstrzyma. Daxter, powiedziałeś powiedzieć to w czasie przeszłym. Trzyma. Tak, no teraz ciebie nic na pewno nie powstrzyma, bo masz całe HP, ale wtedy nie miałeś całego HP, więc skończ pierdolić farmazony, brzydko mówiąc. Ja pierdzielę, ale to jest naprawdę, kurde, coś pięknego. Te poziomy z Daxterem są naprawdę bardzo fajne. Co, dostaniemy się do tego orba, jak myślicie? No może dobra, do tego orba się niekoniecznie dostaniemy, ale... Będziemy mogli dostać się chyba... A nie, czekajcie, nie możemy dostać się dalej, ponieważ tutaj pająka potrzebujemy, a pająka nie mamy. No właśnie, teraz to już jest problem, kurde. Bo pająk powinien być, a go nie ma. Chodź, chodź tu, pająk. No, proszę cię, gościu. To o to tutaj chodzi, to o to się rozchodzi, mój drogi kolego. Powiem wam, że naprawdę, kurczę, miło mi się patrzy na te ogólnie poziomy, bo są naprawdę solidnie zrobione te poziomy z Daxterem. To jest, w mojej opinii, taka najmocniejsza część gry, nie licząc tego kontentu z lataniem samolotem. Jeżeli to tak mogę określić. Bo to, jakby... Sekcje z lataniem samolotem są całkiem też okej, ale no nie oszukujmy się, gdy widzisz którąś już z rzędu, to po prostu staje się to z czasem nudne, no nie oszukujmy się, taka jest prawda. A Daxter chociaż troszeczkę innowacji wprowadza. I w ogóle to jest takie też uśmiechnięcie się do Jacka dwójki, nie, przepraszam, do Jacka trójki, bo w Jacku trójce Daxter był grywalny. Bo patrzcie. Teoretycznie pod względem tytułu i pod względem klimatu tej gry, to można by powiedzieć, że to jest coś a la taki Jack 1, no bo wiecie, w tytule jest Daxter, a ostatni raz Daxter był w tytule w Jacku 1. I troszeczkę klimat gry robi swoje, że tak wydaje mi się, że to jest trochę taki Jack 1, tylko że w innym wydaniu. Ale mamy tu już tutaj elementy z innych Jacków, jak na przykład z Jacka 2, gdzie jest wspomnienie z tym jak Jack 2, znaczy jak Jack 2 ta, jak Jack w Jacku 2 był mutowany tym mrocznym Echo, a w Jacku 3 przecież był gameplay granego Daxtera i teraz gramy też jako Daxter, tylko że zmutowany Daxter bardziej by mógł to ująć. I to jest całkiem w porządku w mojej opinii. No i elegancko, patrzcie, następną sobie sekwencję ogarnęliśmy, nie? Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba ta mechanika, to jest naprawdę coś pięknego, co tutaj się dzieje w tej gierce. Okej. Tu mamy odpalone. I tu powinniśmy mieć teraz odpalone. Teoretycznie. I teraz trzeba zrobić tak, żeby ten laser właśnie tam trafił. Nie, 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 nie. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. I leć tam. No może niekoniecznie tam. Ale na przykład właśnie tutaj. No dawaj pajęczynko, padaj. No dawaj, 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 dawaj. Ja nie mam całego dnia, żeby kurde tutaj sterczeć. O, właśnie w taki sposób, o właśnie w taki sposób. Podpalając tę pajęczynę, widzicie? Trzeba to tak właśnie zrobić. Właśnie tak jak przed chwilą było zrobione. No i dobra. I teraz przywołajmy z powrotem ten laser ognisty. Dokładnie tak. I teraz zróbmy tak, by on
No niekoniecznie tutaj uderzył, bo tutaj nie chciałem, żeby on uderzył. Ale żeby on spróbował jakoś uderzyć w tamtą stronę. Tylko teraz tak, to trzeba będzie coś takiego zrobić. Kurde. Jak to ustawić? To jest dobre pytanie teraz. Jak to ustawić, żeby to tak działało trochę lepiej? To chyba trzeba będzie zrobić tak, żeby to wyłączyć. I to od razu uderzy w to i poleci w tamtą stronę, tak mi się wydaje. Ale trzeba spróbować, to trzeba robić tak zwaną metodą prób i błędów, niestety. Inaczej się nie da, moi drodzy. Dokładnie tak trzeba było zrobić. O! I mamy następną sekwencję. Ale czy nie sekwencja, a sekcję. Trzeba uciekać przed tymi, kurde, pedrylcami. Powiedzcie, jakie wy macie wspomnienia ogólnie z tą sekcją, bo myślę, że wśród mojej widowni i nie tylko mojej widowni, ale osób też przypadkowo natrafionych na tę serię, myślę, że również ktoś być może przyszedł Jacka i Dextera Zaginioną Granicę. I dlatego jestem bardzo ciekaw waszych spostrzeżeń na temat poziomów Dextera. W ogóle co sądzicie o poziomach Dextera? Piszcie ogólnie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Jestem naprawdę niezmiernie ciekaw, co wy sądzicie o tych poziomach. Możemy iść dalej. Możemy, kurczę pieczone, iść dalej. A! Tu już wszystko jest. Tu już wszystko było. Lol, ja myślałem, że coś dalej będzie jeszcze. Dobra. Oranż? Tak. Miękkie, dobrze utrzymane futro? Jest! Zapach potu nie gorszy niż zwykle. Mała, słodka, miła buzia. Wróciłem! Jestem sobą! Chwała prekursorom! Chrzanić ich! To przez nich dzieją się ze mną takie rzeczy! Dexter! Wszystko w porządku? Dzięki, że pytasz! Bycie wysokim, mrocznym i ohydnym jest gorsze niż myślałem! Spójrz na te szpony! Muszę zrobić manikir! I te zadziory! I strasznie boli mnie głowa! Zupełnie jakbym przebił nią ścianę! Ej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? O, jasne, Dax. Coś tam mówiłeś o szponach wbitych w ścianę. No, to się nazywa bryka. To nasz bilet powrotny. Ta dziecinka, nawet gdy stoi, wygląda na szybko. Jazda, Dax. Wskakuj na pokład i nie zapomnij przygotować torebki na wymiociny. Przynajmniej nie mówisz, że wyjście jest z tyłu. Noc jeszcze młoda. Hej, Jack! Wpadnij do mojego warsztatu, kiedy wrócimy na upiorne ostrze. Znalazłam coś, co może się przydać do podrasowania z***i boj. O Jezu, przypadkowo ten, przyspieszyłem. Nie chciałem tego zrobić. A, X-em dopiero, dobra, okej, okay, X-em możemy boostować. Kurde, ale zdymałem, bo ja przez chwilę, wiecie co? Przyspieszyłem trochę cutscenkę, ale tam było co jedynie słychać, że Kira mówiła, że byśmy wrócili z powrotem na bazę. Więc to tam nic szczególnego aż tak nie mówiła. Tam tylko końcówka tej cutscenki lekko przyspieszyłem, w sensie tej jej dialogu. No i tak w ogóle rozpierdziela mnie ten dialog między Jackiem a Dexterem, który był przed chwilą. Śmieszna sprawa, nie będę tego ukrywał. Dobra, zobaczymy, co Kira od nas chce w sumie. A może nawet nie tyle co Kira, co po prostu postać, która również tutaj jest, czyli Feniks. Feniks też może od nas coś chcieć równie dobrze.
Kira póki co nic nie chce, bo ona tylko stoi sobie i się zastanawia nad wczorajszym dniem. Rzucacz! O! Mamy jakąś nową broń, albo modyfikację do innej broni. I ona nazywa się rzucacz, okej. To mamy rzucacza od teraz. Śmieszna nazwa, nie będę tego ukrywał. Udało się. Skarbie, idealnie nadajesz się na bossmana. I co teraz? Wskazuje rejon dalekiego uskoku. Jest też cel po drugiej stronie. W szperaczu brakuje trzech części. Może on chce naprawić się sam? Tak, a z mojego włochatego tyłka zaraz wylecą kangu króliki. On jest zepsuty! Nie. Chyba wskazuje na brakujące kawałki. W którą stronę wyruszymy najpierw? Ruszajmy do tego przy dalekim uskoku. Przygotować! A czemu nie w drugą stronę? Sprzeciwiasz się moim rozkazom? Nie, twojej ocenie sytuacji. To drugie miejsce jest bliżej. Pozostawmy decyzję Kirze. Co ci podpowiada serduszko, skarbie? Jack, co chcesz zrobić? Aha, czyli w ostateczności decyzja ciągle i wciąż należy do Jacka, czyli do nas, innymi słowy. Więc przejmujemy stery i zobaczycie, gdzie se polecimy. Mamy tutaj opuszczony ośrodek badawczy, daleki uskok, wyspa na krawędzi, stare koszary aeropanów. Ja myślę, że byśmy mogli wyruszyć na... Nie wiem, szczerze. Daleki uskok? Lećmy na daleki uskok, czemu by nie? Zobaczmy, co tam będzie się ciekawego działo. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. I chyba żeśmy już dolecieli, tak mi się wydaje. No na pewno doleciliśmy, skoro cutscenka się skończyła, więc teraz musimy dostać się do naszych samolotów i zobaczyć, co tam kurde w trawie będzie piszczeć. A polećmy tym, który jest najbliższy. Co ja będę, kurde, wybrzydzał? Tak więc startujemy. Zapinamy pasy i lecimy z koksem. Dawaj, dawaj, dawaj. No to lecimy tutaj, do jaskini. Czemu by nie? Możemy tak zrobić, kurczę. Widzę, że gierka tutaj chce, żebyśmy właśnie wylądowali. Czyli coś widzicie? Coś, kurde, w tej lokacji się odblokowało. A ja poprzednim razem, kurde, głąb myślałem, że tutaj jakaś inna misja się odblokuje wcześniej. A dopiero teraz nam się coś odblokowało. Tak więc widzicie? Warto było tutaj wrócić. Co prawda później, bo tylko później mogliśmy tutaj wrócić. Ale no wiecie, o co chodzi. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Po prostu czasami... Popełniam z tego, co ja mogę zauważyć, bardzo łatwe błędy i świeci się nam ten cały bar u tego lurkera. Pamiętacie zresztą go, tego bartera, więc... Ho, ho, hoj, butelka rumu! Spoko, nie obchodzi mnie twoja butelka rumu. Przynajmniej nie teraz, może po sesji sobie wypiję rum. Ale nie, idziemy teraz do tego bartera i zobaczymy, co tam się będzie działo. Skoro jego misja, a raczej punkt na minimapie miga, to znaczy, że coś tam się dzieje. Dobra, ten typ się ciągle powtarza. Więc zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Broń jest tu zakazana, odłóż to! Ja się cieszyć, że ty wrócić, Jack. Dziwne rzeczy się dziać. Lubić. To runiczna sfera prekursorów. Ona dobry wojownik, ale ja myślę, że ty przekonać ją, by ją oddać. Masz coś, czego potrzebuję. Tak? Nie owijasz w bawełnę, co? Dobra, słuchaj, bo nie mam ani czasu, ani nastroju. Ile chcesz za tę sferę? Kasa mnie nie ciekawi.
wygrasz, będzie twoja. A jeśli przegram? Kiedy przegrasz, zrobię sobie futro z twojego knypka. Tak jest, zaraz jej doko... Hej! Chwilunia! Stoi! Nie, nie, dobra! Zgoda! Kiedy to wszystko się skończy, będziemy musieli poważnie porozmawiać o twoich technikach negocjacyjnych. Brety, omlety, ale szybka! Spróbuj użyć mocy refleksu, by wyrównać szansę! Dobra! Zamknij mordę, Daxter, bo ja tutaj chcę... Jak się używało tego? A, dobra, okej. Jedziemy z koksem, ale będzie na pożanka. Jestem ciekaw w ogóle, jak ta piratka się nazywa, bo ona w ogóle żadnego imienia nie ma, nie ma nic w zasadzie. Tylko wiemy, że ona ma to coś, czego my poszukujemy, czyli tą ekosferę. I cała walka polega na tym, że to jest takie mordobicie się z nią. Ja pierdzielę, ty, fajnie. Podoba mi się to. Szone ledwo co może zrobić teraz w tym momencie. Co prawda ja pewnie zginę, no bo oczywiście zawsze musi być ta kontrolna śmierć. Ale no wiecie o co chodzi, nie jest to jakiś super, jak to się mówi, skomplikowany boss. No sami zresztą zobaczcie, no kurde, przepraszam was bardzo, ale... Kumple? To nie fair! No przepraszam was bardzo, ale no kurde, no nie oszukuj. To walmy tym cwaniaczkom! Przepraszam was najmocniej, mogę już kurwa powiedzieć, czy będzie mi non stop przerywane, Daxter? No przepraszam was najmocniej, ale no... To nie jest jakby jakiś super, nie wiem, trudny boss. To naprawdę, to jest easy walka. Nikt się nie spodziewał. Kurde, wiecie co? Mi się naprawdę dziwnie robi teraz zaginioną granicę, bo to jest gra, w której wszyscy dużo pierdolą. Ale to dosłownie pierdolą. Uwaga, chłopaczku. Mam cię. No, tak więc przy okazji wsłuchaliście się trochę w soundtrack, który tutaj teraz nam towarzyszy. Ale no, Jackie Daxter Zaginiona Granica to jest gra, w której tak dużo ludzi pierdolą, ale to tak pierdolą te postacie, że no nie mogę się nic odezwać, bo kurde, za każdym razem wyjdzie, że ja niby wchodzę komuś w zdanie, a ja nie chcę wchodzić postaciom z tej gry w zdanie. Potrzebna mi pomoc, chłopcy. Tylko kumpli nam tu potrzeba. Potrzebna pomoc, okej. To niezła pomoc, moi drodzy. Okej, coś czułem, że tak to się skończy. Więc cięcie. I tak ci się nie przydadzą. Te zęby i tak ci się nie przydadzą. To było dobre, kurde, ze strony Daxtera. Ale jak widzicie, kurde, walczymy z tymi troglodytami. Niektórych to dojeżdżamy bez jakby mydełka, jak to się mówi. Z niektórymi no trzeba będzie troszeczkę bardziej przesiedzieć i powalczyć, bo no są troszeczkę silniejsi, nie będę tego ukrywał. Ha!
Dobra, udało się. Bomby w dół. Jakie bomby w dół? Co to ma znaczyć, kurde? Co to są za teksty, kurde? Ona powinna odstawić cukier. To prawda. Uwaga, chłopaczku! Dawaj, dojeżdżamy cię, dojeżdżamy cię, kurde. Masz mało już HP, więc nie ukrywajmy, ale ty zaraz padniesz, kurde. Idiotko. Mam cię. No nie gadaj, że znowu chłopaki. What? Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy, ponieważ zginęliśmy tutaj. Nie będę tego ukrywał. Aha. Dobra. I co teraz zrobi? Mam cię. To nieźle mnie masz. Masz mnie, kurde, no masz mnie. Widzicie, jak ją dojeżdżamy? To niezła bomba w dół. Bomba w dół, fast attack i jazda, moi drodzy. Jak to się mówi. O kurde, dobra, troszeczkę. To było trochę nieprzemyślane z mojej strony. Tutaj sobie w razie co zapiszę. Mam cię. Yes! Ojej, i biedna tutaj pani pirat padła. Ojejku, co się stało? Przecież miałaś mnie tak pokonać. Co? Już nie żyjesz? Co się stało? Ej, budzimy się. Halo, pobudka. Ja pierdzielę, ale to było żałosne z jej strony, bez kitu. Kapitan Fenix to równiaka, podobno ma nową dziewczynę. Ja tam nie chcę się na temat kapitana Feniksa wypowiadać. Ohohoj, butelka rumu! Nie chcę się na temat kapitana Feniksa wypowiadać, dlatego że nie robi on na mnie pozytywnego wrażenia. To znaczy, w pewnym sensie robi, ale też ostatnio te jego humorki w tych cutscenkach powodują, że czuję się, jakbym oglądał spór dosłownie małych dzieci. A małych dzieci mam na myśli tutaj właśnie Jacka i Feniksa. Dosłownie chłopaki się pogodzić nie mogą i ciągle... Sprzedaż, tandetne świecidełka i podwędzone drobiazgi! Dobra, weźcie mi, nie wchodźcie w zdanie, kiedy ja chcę coś tłumaczyć, bo wy jesteście naprawdę, kurde, bezczelni, nie? I tak jak mówię, no widać po prostu tą kłótnię między Jackiem a Feniksem, kapitanem Feniksem, że to jest taka dziecinada, no nie oszukujmy się. No kurde, chłopaki, kłócicie się o byle gówno, nie oszukujmy się. Zejdźcie na ziemię trochę. No to siara trochę się tak kłócić o takie pierdoły. No dobra, no to nic tu po nas, możemy lecieć w takim razie na następne lokacje, które na nas będą czekać, no nie? I to byłoby tak śmiesznie, gdyby ten Jack uderzył dosłownie w nieotwarte drzwi i by w sumie, kurde, było tyle i Jack już nie żyje, nie? To by było całkiem zabawne, nie będę tego ukrywał.